Siemka, tak jak obiecałem, że przyjadę jeszcze na to łowisko, na to samo miejsce oczywiście, bo wtedy mi tutaj rybki pobrały i namówię mojego funfla Alika, żeby przyjechał. I tada! Alik, przywitaj się. Ale możesz krzyknąć, siema albo coś. Siema, siema. Może Dumin coś mówił, że miesiąc mam przerwy z wędkarstwem? Nie mówiłem nic, że masz miesiąc przerwy z wędkarstwem, ale... bo musiał sobie też odpocząć, albo nawet i wspominałem, że tam musiał coś z dziećmi pobyć, no, ale... z rodziną. Nie wytrzymałeś. Nie wytrzymał. Musiałeś. Dwa tygodnie i już jest nad wodą. To jest właśnie zanęta przygotowana dla nas dwóch, czyli dla mnie i Adika. Mamy zamiar posiedzieć troszkę w nocy, więc myślę, że na dzisiaj starczy. Postanowiłem, że nie będę celował na te 30 metrów ręką przy tym wietrze, bo mógłby gdzieś tam rzucać rozrzut, by był dość dobry, że po prostu zmienię koszyczek na większy i bez przynęty na razie będę ładował do tego koszyczka zanętę i tak dobre 7 razy na początek pod nęcę. Dzisiaj też testuję nowy mikrofon. Tak, zakupiłem mikrofon z tym takim futrem, nie? Wiecie o co chodzi, żeby na wiatr, bo jeżeli chodzi o to łowisko, to tutaj 95% czasu, które spędzamy, no niestety w takiej przestrzeni, gdzie z dwóch stron jest woda, gołe, żadnych gór, żadnych pagórków, cały czas wieje. I to szeleści w kamerze tak denerwująco wręcz. Więc postanowiłem zainwestować w taki mikrofon, no i musicie sami ocenić, no i też ja, bo to robię pierwszy raz tym mikrofonem, jak to potem będzie słychać już w odbiorze. A my co, zaczynamy już łowić. A ja dzisiaj będę próbować jedno na spławik. A jedna na grunt. Pierwszą ustawiam. Teraz koszyczek ten zanętowy ściągam i założymy koszyczek do łowienia już. Dwa ziarka kukurydzy, długi przypon, prawie 80 cm. Koszyczek zanętą i to jest pierwsza wędka. A druga wędka, jedno ziarko kukurydzy, tym razem twarda, zadipowana w słodki kukurydzy, taki dip. Do tego zanęta do metody. Ostatnio wspominałem wam, że będę próbował też inaczej łowić i dzisiaj to jest właśnie ta metoda. Możecie już zauważyć, że wędki już są wszystkie w wodzie. Adik pełne skupienie, głaszcze sobie killera pod nogą i czai na ten swój spławik i nargającą szczytówkę.
Czyli zaczynamy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkarstwo, to wam powiem tak. Jest dużo, dużo cieplej niż byłem ostatnio. I to na plus. I wierzę w to, że dzisiaj połowimy. Ale wam powiem, tak delikatnie biorą, tak tylko tik tik. Chciałem wam nagrać nawet na spławiku Adika, bo też tam miał branie, ale to przynóża po milimetrze, po dwa przynóża. Tak ostrożne ryby dzisiaj są. Ostatnio lepiej walczył. Ale już pierwsza ryba jest, to cieszy. I na metodę. Worek z karpiami otworzony. Teraz podejrzewam, że będzie tylko lepiej. Fajnie, żeś pobrał. Widzicie, mała kuleczka na metodę i się sprawdziło. 41 cm. Maluszek. Witamy cię w klubie Mały Rekin. I jeszcze tak gdzieś 3 kilo mi urośnie, będziemy brały. Dominik ryba chycił. Na pewno zgłodnił. I da mu coś zrobić do zjedzenia, bo jest on głodny. Żeby mu następna ryba wyciągnąć, to żeby miał siły. Co, że dzisiaj wymyślił? Nic. Kupiłem fasolka po brytońsku, bo się nie chciało robić. Na takie zasiadki to się nie opłaca nic ważyć i nie kupić. Na większe zasiadki to ja. Biały pieprz, wiecie, że robimy na ostro. Ale jeżeli chodzi o ryby, to głównie obstawiam, że jak się wieczór zrobi, to one dopiero zaczną brać. Specjalnie przyjechaliśmy późno z Adikiem, bo już zauważyłem, że miejscowi wędkarze też tu przyjeżdżają dopiero pod wieczór. I ta ryba się uaktywnia chyba już po zachodzie słońca, to już tak naprawdę dobrze bierze. A że chciałem to sprawdzić, dlatego jesteśmy teraz już prawie zachód jest. Zjemy co nieco z Adikiem i łowimy dalej. Spróbujemy jeszcze tej górkę. Superowo. Smacznego. A dziękuję ci, Adiczku. Dobra, uciekamy, idziemy jeść. Muszę przyznać, że mimo że ze słoika, to Adik umie gotować. Było bardzo dobre. Nawet potwierdził to killer. Bo killerowi to smakowało. A on za bardzo za fasolką nie przypada, no ale w tym wypadku zjadł wszystko. Adiczku, jakoś dzisiaj ten spławik ci słabo idzie, widzę. Miał jak pauza. Dwa tygodnie przerwy i już jej zapomniał, jak się chyto, ja? To jest racja, ale domy rady, jeszcze nie koniec. Jeszcze a ty masz świetlki jakieś na te spławiki? Mam, świeci. Świeci, a to świecący spławik? Ja, to jest na baterię. Aha, to mnie zaskoczył. I było to tak, zacząłem sobie przerzucać wędkę i patrzę, a tu wędka mi się prostuje, ta właśnie, nie? Zaciąłem i jest ryba. A Adik już był zwątpiony. Powiedział, Domin, patrz, wszyscy się pakują, ryba przestała brać. Ja mówię, nie przestała, ona dopiero zacznie brać. No i miałem rację. Chodź, matka. Nie dużo większy, ale większy. Jest! I tak! No, mówiłem, że większy.
Taka pedesatka, jak to mówią Czechy. Pedesatka. I na to lącą kuleczkę. A na drugie wędce mam metodę założoną, bo przełożyłem, ale napływającą. I powiem wam, że troszkę brań miałem, tylko niestety same pudła. Dopiero teraz, po dłuższej przerwie, piękny karp pełnołuski się odezwał. I pan kolega ma 53 cm. 52,5, no 53. 52,5 cm. Karp Dominika, dziękuję. Adik, ucz się, ucz. Bo nauka to potęgi klucz. Tak trochę, żech zwątpił. Jednak miał Dominik rację. Ale jeszcze mam nadzieję, że coś wyciągnę. A ja też mam nadzieję, że Adik jeszcze coś wyciągnie. Dopiero się rozkręcamy. Wierzę temu tutaj, co siedział temu takiemu gościowi, co go się pytałem parę dni temu. Czemu tak późno przyjeżdża na ryby? On mówi, Dominik, one wieczorem biorą, nie? One wieczorem, 8:00 na wieczór dopiero zaczynają brać. Tak przed chwileczką mówiłem, wszyscy się popakowali, a ryba się dopiero rozkręca. My też. No, na dzwoneczek. Ale tylko szkubło. Było branie na dzwoneczek, ale tylko szkubło, a dzwonek, a na drugim jest, na drugim jest. Pociąg, to pociąg. Pociąg mi te cwaniaku. Pudło, kurde. Adik z killerem też siedzą. Pilnują wędek, obserwują. To dzisiaj no Dominikowi brało, to mu szczęście, ale jutro dostanie po dupie. Tak to jest w wędkarstwie, jak to Adik mówi. Raz mi biorą, raz Adikowi, raz on więcej połowi, raz ja. Jutro też mieliśmy zamiar jechać, mamy, nie mieliśmy. Mam nadzieję po prostu, że tylko pogoda się nie spieprzy i będzie po prostu przynajmniej tak ładnie jak dzisiaj. Ale coś tam mówili, że ma padać, ale ja myślę, że mimo wszystko gdzieś z Adikiem ruszymy. Mikuś, pakujemy się, jedziemy, ja też sobie jeszcze jutro jechać na ryby, będziemy próbować do jutro. A zatnę sobie jeszcze Adiku, wiesz? A zatnę sobie. Jest, siedzi. Adik, nie martw się, kiedyś będziesz miał też jakiś dzień, co połowisz. Rzadziej teraz, rzadziej, ale będziesz miał. Mały Reki się obudził z zimowego snu. I skończyła się twoja dominacja na filmach. No to nie ma żartów, Adik. Nie ma żartów. Bardzo mnie to cieszy, że ciebie to cieszy. Bo mnie by to nie cieszyło. Nowa metoda. A Adik będzie jutro zmieniał wędki. Padą nowa metoda jutro. Nowe podejście na małego rekina. Dobra. Trzymam cię za słowo, że... Wiesz, zaczyna się to robić nudne, że tylko ja wyciągam ryby na filmach. Nie płacz jutro. Adik. To zaczyna już być nudne takie. Co rzut, to mały rekin ma ryby. Adik nic. Adik. Bo jeździsz cały tydzień, futrujesz. Bo jeździsz cały tydzień i futrujesz, Paweł. Adik! Ja cię też, I love you. Denerwuję się, wiecie. Pomęczę go jeszcze trochę i zwijamy. No, dziękujemy wam za dzisiejszy dzień, że spędziliście razem. Dałem Adikowi. Ciesz się dzisiejszym dniem, bo jutro będziesz widzieć prawdziwe wędkarstwo. Jak się dupa łoi. Ajajaj, aż się wystraszyłem. Ale trzymam go za słowo, nie? Trzymam go za słowo, że w końcu się obudzi i zacznie coś łowić, bo jak ja już się wziąłem za siebie z wędkarstwem, to on zaczyna się bać. Ja wam powiem tak, roz mi bierę, roz jemu bierę, ale przeważnie mi brało. Teraz ale... pokozu przez 3 dni, pokozu co klasa, ale... Adik... Dzisiaj no mi pokozu, ja bo tak nic. Ja się podkładałem. Dobrze, uczysz się. Ja się podkładałem, żeby dać ci w ogóle jakąś nadzieję, że masz szansę być lepszy ode mnie, ale to się już skończyło. Nie, to się dopiero zaczęło. To się skończyło, że ty zacząłeś łowić, teraz ja zacząłem łowić. No i ale, to już jest koniec końców. Dobra, gratki.
Gratulacje, żeś to liczył. A ja wam dziękuję ślicznie, że jesteście z nami, że jeszcze tak bardzo nie zanudziliśmy was naszymi filmami, naszymi produkcjami. Powolutku się zwijamy. Nie wiem, czy wam wspominałem, ale jakieś dziubnięcia cały czas miałem. Dzisiaj to tak może z 10 razy dobrze zaciąłem rybę. Z tego to dwie ryby wyciągłem. Ja wiem, że ja dużo gadałem, że fajnie biorą, że to, ale ryby fajnie brały, naprawdę. Nie narzekaliśmy. Wróć, nie narzekałem. Bo Adyczkowi to słabo szło. Ale mi się podobało. Oprócz tego jeszcze przed chwileczką miałem tam jakieś poszkubnięcia. Tylko jakoś tak bez energii te ryby dzisiaj były. Takie, nie było takich agresywnych brań. Tylko tak delikatnie, tak bardzo delikatnie tam poszkubiewały. Jak się przyczaiłem na tą wędkę, jak przytrzymałem rękę na wędce i widziałem, że chcę już szkubnąć, zaciąłem, to wtedy ryba była. A tak to miałem pudło. Ale mimo tego jestem zadowolony. Ja was żegnam. Widzimy się znów. My wybierzemy się z naszym Adikiem na następną zasiadkę i wam coś znowu nagramy. I teraz już mam nadzieję, że za każdym razem już z rybami, już bez ryb, ta pora najlepsza już weszła, wiosenna, to ryby powinny być już na każdym filmie, aż do jesieni. Do zobaczenia. Widzimy się. Adik musi zrobić jakaś inna taktyka, bo ja cię tu wykończę. Malutki karp. To oznacza, że mam dwie piękne rybki zapane. I nie ma co narzekać na tą wodę, nie ma co. Ja już miał wędka we włodzie prawie, to co ty chciałeś? To nic, rzucamy dalej. No. Czego stracę za chwilę i Adyk się będzie ze mnie śmiał. I... Adyczku, moja przewaga rośnie, wiesz o tym, nie? To rób, bo mówią u nas pławik branie. Kurde, już robię, tylko szybko pokażę. Taki leszczyk to. Przewaga, powiem wam, delikatnie rośnie cały czas do przodu. Mamy rekin, tu szaleje. Co rzut, to ryba. I znowu kolejna sieci. Nie jest to jakiś olbrzym, ale... 42,5 cm. Brawo, Dominik. Pierwszy, idzie tak powiedzieć, wymiarowy karp. Ja wiem, że przy chwilą co powiedziałeś, słyszałem to, że już do mnie do kamery nie podejdziesz, jeżeli będę miał rybę. Ja to słyszałem. Ale ta jest jakaś większa. Powiem ci, nawet podejmuje walkę ta ryba.